Cześć, jestem Wieski, a to jest kolejna niedzielna aktualizacja, w każdą niedzielę jak zwykle o 14. I w tym odcinku raczej będzie krótkie. Tak, proszę bardzo, zacznijmy od razu do tego, co ogólnie pojawia się na niedzielnej aktualizacji, czyli przejdźmy do statystyk kanału. I tak, w tym tygodniu, cóż, wyświetlenia trochę mniejsze niż w poprzednim. Tak wyszło, ale gościmy na kanale kolejnego subskrybenta, co mnie osobiście bardzo cieszy, więc witamy w gronie subskrypcji i mam nadzieję, że będziesz się cieszył kolejnymi filmami, tak? Dobrze, no i dalej, najpopularniejsze filmy, na pierwszym miejscu góruje Factorio z 12 wyświetleniami, ogółem są mniejsze, więc i tutaj także są mniejsze. Drugie miejsce zajmują Kerbale z 10 i na trzecie miejsce wbiło się weekendowe granie z Circle Empires. Cóż, tylko 8 wyświetleń, ale chyba po tym mimo wszystko mogą stwierdzić, że częściowo wam się podoba. Więc będzie dobrze. Będzie dobrze. Dodatkowo sam zapraszam was do aktywności pod filmami. Do komentarzy, tak samo do komentarzy pod tą niedzielną aktualizacją, jeżeli macie jakieś pytania do mnie, pytania odnoszące się do kanału, może jakieś sugestie odnośnie zmian na kanale, zmian odnośnie tego, jak nagrywam filmy, zmiany do samego wideoplanu, który za chwilę wam pokażę, a właściwie już teraz wam go pokazuję. Co to wideoplan? Tak, o, troszkę się zmieniło. Nie zmieniły się godziny wyświetleń filmów, czyli od poniedziałku do piątku normalnie o 20 pojawiają się odcinki głównych serii, czyli Factorio i Kerbale. Nieco poprzestawiane, w poniedziałek pojawia się dodatkowy odcinek Kerbali. No tak, w ramach rekompensaty, że tak to ujmę, za Kerbale z poprzedniego tygodnia, których nie było. No nie mogłem wtedy nagrać, to taka ode mnie dodatkowy odcinek. Myślę, że wam się spodoba. Dodatkowo Factorio przeskoczyło z nieparzystych na parzyste dni tygodnia. Więc teraz się pojawiło w piątek, środę i czwartek. Co? We wtorek i czwartek, co? Dobra. Factorio będzie się pojawiało we wtorki i czwartki. A w środę i piątki będą Kerbale. Myślę, że takie przedstawienie będzie dla mnie bardziej na rękę, bo będę w stanie bardziej no, na bieżąco nagrywać dla was odcinki, tak żeby nie nagrywać zbyt dużej ilości naprzód, kiedy będę tego potrzebował, tak? Dobrze, dodatkowo oczywiście w sobotę dodatkowy odcinek Factorio, a w niedzielę dodatkowy odcinek Kerbali o godzinach 18. No mówię, godziny się nie zmieniły. Oczywiście następną niedzielę o 14 kolejna niedzielna aktualizacja. A o 20 weekendowe granie. A na weekendowym graniu aktualnie gram w Circle Empires. Okej, i cóż, szybka, krótka, niedzielna aktualizacja. Mam też ogółem plan, czy ogółem zostało już to zrobione, zaimplementowane w całym programie. Dodatkowe funkcje niedzielnej aktualizacji. Ale aktualnie napotkałem pewne problemy z podłączeniem tego do głównego programu, tam pewnie gdzieś przecinka zapomniałem dorzucić, no i to nie działa jak należy. Może, znaczy myślę, że do następnego tygodnia postaram się to rozwiązać, więc już w następnym tygodniu nowe wydanie niedzielnej aktualizacji. Po prostu co więcej opcji będę miał, tak? Na przykład pokazanie komentarzy i tak dalej. Jak mi się uda to zrobić. Dobrze, a teraz, na teraz to byłoby wszystko. Ja wam dziękuję do oglądania, dziękuję za oglądanie. Zapraszam was do subskrypcji kanału, jeżeli wam się podobało. Zapraszam do komentarzy pod filmami, pod tym filmem, jak już wspominałem wcześniej odnośnie sugestii dotyczących kanału, czy ogółem zapytania. No i cóż, to byłoby na tyle. Ja wam dziękuję za oglądanie. Się z wami żegnam. Cześć.